drużynę falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAB. A niestety przegraliśmy to spotkanie, no ale tutaj wiadomo nie przegraliśmy go z Belakim, bo drużyna z Wrocławia jest naprawdę bardzo mocną drużyną, zwłaszcza u siebie na torze. Także gratulacje też drużynie z Wrocławia za wygrany mecz. Też wielkie dzięki naszym kibicom, którzy wypełnili cały sektor gości. To jest niesamowite, bo jak tutaj słyszymy to, co oni tutaj śpiewają, to jest mega głośno, także to nam naprawdę dodaje mega energii. Ale przez to no niestety, no tak jak powiedziałem, przegraliśmy, teraz się jakby trzeba starać zrobić wszystko, żeby kolejne mecze jechać, żeby wyciągnąć wnioski i żeby poprawić to, co dzisiaj akurat nam się nie udało. To jest bardzo ciężki tor tutaj we Wrocławiu do odczytania, do ustawień. Jak było widać tutaj, gospodarze naprawdę mają mega opanowane ścieżki. Też na przykład w 15 wyścigu to po prostu tutaj Timey pokazał, jak to się jeździ tak naprawdę. Ja tam też popełniłem błąd, dlatego z pierwszej pozycji jakby już nie mogłem walczyć o tą pierwszą. Mówię, to były najszybsi zawodnicy. Trzeba wyciągać wnioski, żeby to się nie powtarzało do przyszłości. Czy Tajofin był do ugryzienia dzisiaj? No, punkty pokazują, był, był do ugryzienia na pewno, no, chociaż w tym 15 biegu, jakbym tam nie zrobił jeden błąd, który zrobiłem, to mogłem wygrać, mogłem też przegrać, bo może by mnie tam wyprzedził na innym łuku albo prostej, ale na pewno zrobiłem tam błąd, który mu pomógł, żeby się rozpędził i już nie był do zatrzymania. Nie mam receptę. Zawsze jest tutaj jakby, no dwa lata temu był troszkę inny tor, teraz był inny, dlatego jakby te wnioski były dosyć tam, no później wyciągane, też zmiana motoru była później na dobre, ale niestety szkoda tych na przykład drugiego i trzeciego biegu, gdzie mogłem jakby lepiej pojechać, tylko jakbym wcześniej motor zmienił, ale to już jest takie gdybanie i to jest właśnie, przepraszam, to jest właśnie to wyciąganie tych wniosków, które jakby teraz po meczu siadamy z chłopakami, z moim teamem, będziemy patrzeć na to w telewizji, co się stało, co mogliśmy lepiej zrobić i na pewno będziemy się uczyć z tego, żeby kolejnym razem było lepiej. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Wideorejestratory24.pl. Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.